Jestem na samym szczycie Krasnogórowego w stacji meteorologicznej MGW i specjalnie przyjechałem tutaj, żeby zrozumieć, dlaczego w Stanach Zjednoczonych jest tak zimno, a dlaczego w Polsce i w ogóle w Europie jest tak ciepło. Ok, jestem na prawie 2000 metrów. Wchodzę na samą górę obserwatorium meteorologicznego na Kasprowym. Najkrótsza odpowiedź na pytanie, dlaczego w Polsce czy w Europie jest ciepło, jest taka, bo w Stanach jest zimno. Te dwie rzeczy są ze sobą bardzo ściśle związane i postaram się to wytłumaczyć na tym globusie. Normalnie jest tak, że nad biegunem północnym jest wir arktyczny. Powietrze o bardzo niskiej temperaturze, dochodzącej do czasami nawet minus 90 stopni Celsjusza, krąży nad biegunem i jego obecność tam wpływa na to, że w naszej części świata w zimie jest zimno. W tym roku, co nie jest rzadkością, zdarza się co kilkanaście, kilkadziesiąt lat, ten wir przesunął się z nadbieguna nad obszar Stanów Zjednoczonych. Dlatego tutaj jest zimno. Natura nie lubi próżni, dlatego na miejsce, w którym był wir z zimnym powietrzem, z południa napłynęło powietrze ciepłe. Teraz wir arktyczny ze Stanów, znad Stanów Zjednoczonych, cofa się powolutku z powrotem na nadbiegun. Tam jest coraz cieplej, a u nas powinno być coraz zimniej. Skrzynka z termometrami. Cztery termometry. Dwa do pomiarów ekstremalnych. Jeden do pomiaru normalnego i drugi do pomiaru wilgotności. Druga skrzynka. Urządzenie do pomiaru promieniowania słonecznego i cała masa jeszcze innych rzeczy. Problemem w przewidywaniu pogody nie jest sam pomiar różnych czynników pogodowych, sam pomiar różnych wielkości w rodzaju temperatura, wilgotność, promieniowanie i tak dalej, tylko problemem jest zebranie tego wszystkiego w jedno miejsce i zrozumienie, jak te wielkości od siebie są zależne i jak one wpływają ostatecznie na pogodę. Zajmują się tym najtęższe umysły, zajmują się tym największe komputery, między innymi komputery wojskowe, które przeliczają cały czas, przeliczają i dochodzą do wniosku, że tak na 3 dni do przodu to my potrafimy pogodę przewidzieć, na 5 dni ledwo, powyżej tygodnia w zasadzie równie dobrze moglibyśmy rzucać monetą. Więc jaka będzie u nas zima, tego nie wiedzą najstarsi górale. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o ustalanie pogody. Zapraszam do subskrypcji bloga Nauka to Lubię. Mariusz Max, Tomasz Rożek, Kasprowy Wierzch.